Jeśli masz takie objawy, tarczyca, niedoczynność, nadczynność, guzek tarczycy. To znaczy, że przeżywasz biologiczny konflikt o takiej treści. Presja czasu, jestem za wolny, mam tyle zadań, muszę pracować szybko, mam za mało czasu. Sprawdź, czy nie uczestniczysz w przykładowych sytuacjach życiowych. Muszę szybko wykonać wszystkie swoje obowiązki w pracy i w domu. Wszystkie obowiązki, żadnego nie mogę pominąć. Nie mogę posiedzieć spokojnie, bo jest tyle do sprzątania, jest tyle gotowania, prania. Muszę zawieźć dzieci na zajęcia dodatkowe. A może masz zadanie terminowe do wykonania? I już dzisiaj czujesz tę presję, presję czasu. Albo na koniec miesiąca zwala się na ciebie tyle różnego rodzaju zadań i obowiązków. Nie możesz zdążyć, musisz nieustająco się spieszyć. Albo może nie dostałaś czegoś, bo zbyt długo czekałaś z załatwieniem formalności, albo zbyt długo czekałaś, żeby upomnieć się o swoje. Albo byłaś za wolna. Ktoś sprzątnął ci sprzed nosa kęs, który chciałaś. Zadanie, awans albo partnera. Albo na przykład usłyszałeś od lekarza, przyszedł pan zbyt późno. Teraz nic już nie można w pana sprawie zrobić. A może ktoś bliski po prostu choruje i czujesz, że jest bardzo mało czasu, żeby mu pomóc. Pobaw się w detektywa. Znajdź sytuacje, w których właśnie tak odczuwasz. Zakończ je i wyeliminuj. Jeśli nie będzie recydyw konfliktu, to zobaczysz, jak te objawy szybko miną. Podobają ci się nasze filmiki? Daj łapkę i subskrybuj nasz kanał. Chcesz wiedzieć więcej na temat germańskiej medycyny? Na naszej stronie kwantomed.pl w zakładce Sklep są nagrania seminariów oraz spotkań koła. To unikalna wiedza, która pomoże rozwiązać ci twoje biologiczne konflikty.